Na początek chciałabym, żeby zamknął Pan oczy, ale nie musi Pan tego robić, jeżeli będzie Pan odczuwał jakiś dyskomfort z tym związany, i powiedział, co zobaczymy na scenie za pomocą kilku zdań, żeby nas Pan przeniósł w to miejsce, gdzie będzie się rozgrywało przedstawienie. Co my widzimy na scenie? Na scenie rzecz dzieje się w raju. No więc dziwna bardzo przestrzeń to jest, bo raj nie ma wymiarów. Chociaż ten raj opisany przez Jacka Mangera to jest trochę inny raj. To jest taki raj, jak się okazuje, też ma granice. I no, główna część akcji dzieje się w raju żydowskim, ale ponieważ ma tam miejsce taka dość ważna rzecz, a mianowicie święty byk, który nazywa się Shor Habor. Jadł sobie trawkę, jadł, o niego wszyscy dbają jako o źrenicę oka, bo on jest bardzo ważny, ponieważ jak już nastąpi koniec świata i już pełni osiągniemy, to wtedy tego byka się zje. A póki co, to on musi, trzeba o niego dbać. No i on sobie tak chodził, chodził, trawkę sobie jadł i przekroczył granicę i się znalazł w raju chrześcijańskim, gdzie został aresztowany. No i na kwarantannie przebywał. No to ci z raju żydowskiego pomyśleli sobie, kurczę, co to będzie, oni na pewno źle traktować na tej kwarantannie. I na najwyższym szczeblu rozmów politycznych doszli do porozumienia, że tam dwóch chłopców zostanie wysłanych, żeby się tym bykiem zajmowali tak długo jak trzeba, czyli te 2 tygodnie. No a no dobrze, to jest ta historia, która właściwie posłużyła mi jako główny motyw do plakatu, który zrobiłem do tego przedstawienia. A plakat mamy jeszcze ciepły, można powiedzieć, po prostu z drukarni. I jest Pan autorem tego plakatu, nie tylko scenografii, ale również plakatu. I na tymże plakacie również pojawia się byk. Najważniejsza, można powiedzieć, postać, klucz dla tego przedstawienia. Możemy pokazać? Tak, tak, proszę bardzo, to jest ten plakat. On jeszcze nie jest właściwie taki zupełnie gotowy. Tak, proszę, tak. Widzimy? Widzimy. Jeszcze coś tam trzeba będzie przy nim zrobić, ale już właściwie większość mamy. Proszę. No to jest tylko jedna z historii, które Manger opowiada. Mi się ona wydała najbardziej ciekawa i najbardziej śmieszna. I taka właśnie, bo są te dwa raje, tam w tym raju chrześcijańskim mówią po rosyjsku, w raju żydowskim mówią jidysz. No i raj jest takim dziwnym miejscem, takim właśnie, gdzie nie ma przestrzeni. To trochę jest na tym plakacie, wydaje mi się, że się to udało, takim, nie wiadomo, czy jest głębia, czy jak to daleko, nie ma wymiarów i tak dalej, wszystko jest takie białe. A na tym białym będą wyświetlane projekcje, które może przypominają trochę jakieś scenografie z gier komputerowych, powiedzmy, a takich typu starożytny Rzym, albo coś takiego, takie bardzo ha. I nie zawsze będą te projekcje, ale prawie przez cały spektakl tam w kilku miejscach będzie zupełna biel, taka właśnie, jak ja sobie wyobrażam, że to mogłoby być w raju. Hasłem, kluczem dla Pana pracy przy tym przedstawieniu był również Król Dawid, prawda? No, jednym z elementów, bo tam Król Dawid oczywiście wiadomo, jak ważną rolę w tradycji żydowskiej pełni i w tym przedstawieniu Mangera też jest tam bardzo ważny. No, nie będę zdradzał, ale się polecam, bo się okaże, że Król Dawid nie jest wcale taki, jak byśmy chcieli, żeby był. Ma swoje ciemne strony też. Nie mogę zdradzać.